audycję Duży Pokój, która tylko pozornie jest taka sama, jaka była. Zapraszają. Mikołaj Moniuszko. I Jędrek Janicki. No to jest pierwszy... Znaczy chyba nie jest, pozornie jest inna, pozornie a właściwie jest taka sama. Masz rację. Znaczy zmieniło się w zasadzie tylko tyle, że formalnie mamy inną nazwę, tak? Która brzmi... Duży Pokój, apostrof 17. I bez żadnych, bardzo prosimy tutaj, politycznych nawiązań. I zmieniła się też regularność. Znaczy to się okaże, ale w założeniu zmieniła się regularność. Będziemy publikować co... Tydzień. Co tydzień. Co tydzień. W określony dzień, jeszcze nie mamy pewności, który, ale co tydzień. Oprócz tego nic się nie zmieniło. A, no i jest jeden pozytyw. Tak? Dla słuchaczy, odbiorców. Tak? Nie będzie nas widać. Należy to rozpatrywać w formie... Dla słuchaczy to nie jest... Dlatego poprawiłem się, odbiorców. Odbiorców. Nie będzie nas widać. No, tak. Tak. Należą nam się podziękowania za ten pomysł. No dobrze, przechodzimy. Adrem. Tak. Mhm. Co znaczy? Adrem? Mhm. Do rzeczy. Dobrze. Nie jesteś łacinnikiem. Nie, nie, absolutnie. Adrem znaczy do rzeczy, jako że... Do rzeczy. No dobrze. Jako że niedawno nastąpił Sylwester. Jako że przez jakie rzeczy? Przez rzecz, prawda, z kropką. Chciałem powiedzieć z umlautem. Jako że nastąpił Sylwester niedawno. Co jest jasnym sygnałem, że co się skończyło? Rok. Świetnie. Rok 2016. Rok Benkowicz. Tak. On mistrzem świata był. Był. Rok Benkowicz. Chyba na małej skoczni, tak? Na 9000, tak, tak, tak. Ale wiesz, nie mam pewności. Dobra, no nieważne. Na 9000. Skończył się rok 2016. Tak. Zaczął się 17. To prawda, tak. To tak działa zazwyczaj. Wypadałoby go jakkolwiek podsumować. 16, nie 17. Mhm. No my oczywiście możemy podsumować tylko w kwestiach... kulturowych. W sposób kulturalny to zrobić możemy. Czyli będzie o filmie i będzie o muzyce. Co jest najpierw, bo zapomniałem, jakie są ustalenia. To powiedz może o muzyce, tak. Dobrze, o muzyce w zasadzie jak zwykle to będzie subiektywne spojrzenie na trzy płyty, które na mnie, no ciężko powiedzieć, że wywarły największe wrażenie, ale w jakiś sposób najczęściej ich słuchałem w 2016. Są to dwie płyty bluesowe i jedna popowa. Od której zacząć? Od jednej pierwszej bluesowej, albo drugiej bluesowej, od bluesowej. Od bluesowej. Dobrze, no to jeżeli zaczynamy od początku, co jest dość zaskakujące, to zaczniemy od korzeni, od zespołu Rolling Stones. Mhm. W tym roku nagrali płytę Blue and Lonesome, co mhm. jest no dość łatwo sobie przetłumaczyć. I jest to zbiór kilkunastu bluesów, Stonesów po prostu. Znaczy nie Stonesów, tylko standardów bluesowych. Ale, aha, standardów. Ale nagrywanych, rozumiem, na świeżo raczej. Na setkę nawet nagranych. Na żywo po prostu nagranych. Nie było żadnych powtórek ani niczego. Znaczy powtórki to może były akurat. To... No i to jest, no właśnie ponoć nie było, ale czy Jaggerowi można wierzyć? To ja wątpię. No bo brzmi za dobrze ta płyta. Żeby się wydawało, że nie ma powtórek. Są to numery znane wszystkim, którzy się interesują bluesem. No i to jest takie, wiesz, nawiązanie do wczesnych Stonesów. No tak. Pierwsza płyta, to też były pierwsze płyty w ogóle, zbiory bluesów. To się wydaje, że to jest takie podsumowanie kariery całej. Że to prawdopodobnie ostatnia płyta, powrót do korzeni. No mówi się, zresztą to jest prawda, bo chyba członkowie zespołu o tym mówią, że w ogóle nazwa zespołu się wzięła od Muddy'ego Watersa, tak? Tak, tak, tak. Od jednego z utworów Muddy Watersa. Tutaj nie grałem akurat Muddy Watersa. Numerem jeden jest Little Walter. Mhm. Harmonijkarz wybitny ponoć. Chociaż ja mam takie wrażenie, dla mnie każdy harmonijkarz tak samo brzmi. Nie masz czegoś takiego? No tak, ale to chyba się trzeba znać na harmonijce, żeby... No, bo nie każdy wokalista brzmi tak samo, albo nie każdy gitarzysta. No tak, ale jakbyś się słuchał z harmonijkarzami, to myślę, że też byś... Przyznaję ci rację. No, natomiast Little Walter jest uznawany za wybitnego. Płyta jest fajna, trzyma się kupy, trochę jest za długa, ale no, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o białe zespoły, to jest zdecydowanie najlepiej grający zespół. No tu wchodzi w grę jeszcze ewentualnie wczesne Fleetwood Mac, ale moim zdaniem ta płyta przebija. No, Blues Breakers może. No to ty jesteś miłośnikiem. Może, no nie wiem, Bonamassa na przykład. No ale Bonamassa to już tak wychodzi poza tego bluesa. Już. Nie wiem, dlaczego takie rasistowskie kryterium właściwie przyjęliśmy. Nie, to nie ale... jest rasistowskie kryterium. No dobrze, ale rasowe w każdym razie. Rasowe też nie jest.
Bo czym innym jest czarny blues jako styl muzyczny, moim zdaniem, a czym innym jest biały blues. Mhm. Biały blues to jest ten, wiesz, elektryczny, no nie, no tak, rozumiem, taki. Rozumiem. Blues rockiem zwany właściwie. Myślę, że może być biały człowiek, który gra czarnego bluesa. Tak, ale na pewno jest dużo czarnych ludzi, którzy grają białe bluesy, więc to chcemy się wytłumaczyć tutaj. No i z tych białych bluesów mi się wydaje, że też o braciach Allman można wspomnieć, może nie w ich wyjściowym zespole, ale zawsze, no, zawsze polecam taką płytkę Derek and the Dominos koncertową, chyba jest jedna wydana, więc z Fillmore East w każdym razie. Ja polecam też z Fillmore East, ale ich macierzysty zespół, Allman Brothers. Mhm. Dwupłytowe wydawnictwo, chciałoby się powiedzieć. No fajne, bo takie rozimprowizowane bardzo. Tam dopiero słuchaj. No tak, no, no właśnie. No tak, i to w sumie jest dalekie od bluesa. Jedyne co czuć, to jakby ducha tej wolności, znaczy, powiedzmy, no instrumentalnej. I to, że tam są standardy bluesowe jednak grane w dużej mierze. No tak, ale to jest jednak szybsze, powiedzmy. Bardziej rockowe. Takie. Tak, tak, tak. A Stonesi nie. Stonesi pozostają w tej tradycji, wiesz, takiego chicagowskiego bluesa. To jest bardzo zbliżone do późnych płyt Muddy Watersa, tych z Johnnym Winterem. Mhm. Trzy płyty, tak? Bardzo tak, dobre. Tak, bardzo dobre, to prawda. No dobra, o Stonesach ile można. Teraz została nam jeszcze jedna płyta bluesowa i jedna popowa. Mhm. Co popową teraz, proszę. Myślę, żeby monotonii nie było, tak? Z tą płytą popową mam trochę problem, bo nie wiem, jak wymówić nazwisko tego wykonawcy. Nie pomożesz mi, rozumiem. Rozumiem, to się zorientowałem. Spróbuj. Otóż wydaje mi się, że on się nazywa Michael Kiwanuka. Dobrze, możemy tak przyjąć. Tak, pisze się Kiwanuka w każdym razie. Przyjmiemy nazwę, przepraszam, nazwisko Kiwanuka, formę. To jest płyta Love and Hate, też z tego roku. Mhm. Ona jest bardzo popowa. Nie wiem, czy to cię zaskoczyło jakoś, że taki wybór. No nie, nie wiem, nie znam w ogóle. Nie znasz Michaela Kiwanuki. Mi, jakby go tak podsumować, to mi się wydaje, że najbliżej mu jest do polskiego Cortezo. Mhm. Może nie chodzi nawet o to, że duża waga jest jakoś położona na teksty, bo Kiwanuki tego nie ma, ale to jest ten sam rodzaj jakiejś wrażliwości. Mm-hmm. Takiego ekshibicjonizmu wręcz. Mm. A czy ascetyzm instrumentalny? Mentalnej nagości. Instrumentalny nie, ale jeżeli chodzi o formę piosenki, jest ascetyzm. Nie ma jakichś szaleń, oprócz otwierającej piosenki, która 10 minut blisko trwa. Mm-hmm. Ale ogólnie jest to zbiór popowych piosenek, które najfajniej brzmiały, gdyby on po prostu tym swoim głosem takim soulowym, lekko jazzującym, śpiewał z gitarą. Natomiast tutaj jest dołożony, wiesz, cały zespół, wszystko. Entourage. Entourage, tak, ładnie. Opakowanie, tak? No brzmi bardzo dobrze, naprawdę. Otwierające solo w ogóle jest, no mi tak przywodzi na myśl Maggot Brain. Mhm. Kiwanuka też w zespołu Funkadelic, też gra na gitarze, no to jest świetne wejście do płyty. No i tam jest później zbiór mniej lub bardziej udanych, w jego przypadku bardziej udanych piosenek popowych, ale naprawdę warto, bo to nie jest taki zwyczajny pop, jaki w radiu leci. Śmieszne jest z tą płytą, że ją puszczają zarówno rozgłośnie, bez reklamowania, ja wiem, nie musisz sygnału dawać, ale zarówno rozgłośnie z muzyką taką stricte popową, z jakąś undergroundową, z jakąś rockową, tak naprawdę wszystkie. Mhm. Trafia do odbiorców wszystkich Kiwanuka. Tylko nie warto słuchać singli z tej płyty, bo są najgorsze. Z singlami w ogóle wydaje się, że tak jest trochę. W sensie może dlatego, że single jakby inne skojarzenia emocjonalne budzą przez to, że były gdzieś słyszane już. Czyli... A jednak jak się siada do słuchania płyty, to jest inne doświadczenie, nie? No tak, ale no wiesz, musisz... Tylko no uważasz, tak, że single no powinien pokazywać, jak brzmi płyta, czy... Czy być chwytliwy. Znaczy, single powinien zachęcać do przesłuchania płyty, a do potem kupienia. Już się dzieje zupełnie co innego przy samym słuchaniu. To się Organkowi udało. Tak. Przy ostatniej płycie. Tak. Bo single Mississippi w ogniu? W ogniu. W ogniu. No bardzo zachęca do kupna płyty, a sama płyta jest... Znaczy, szczerze mówiąc, reszta płyty chyba mi się nawet bardziej podobała. Niż single? Tak. My tu mamy spór w doktrynie, bo ja jestem fanem pierwszej płyty, a ty tych Madon... Tak, jak to jest? Czarna Madonna, czarne Madonny chyba. No, nieważne. Nie, jakoś inaczej. No, ale coś z Madonnami w każdym razie. Ja byłem na jego koncercie i powiem ci, że lipa, bo...
Lipa był, tak? Lipa był, tak. No bo z czym kojarzysz organkę? No, z jakąś taką... No, amerykański rock bym powiedział w skrócie. No, no tak, no coś w tym jest. Ale no, jako taki bardziej jakiś myśliciel, nie? Niż demon sceniczny. Nie, nie, raczej właśnie... No to może, wiesz, może ja jestem zasłuchany w pierwszej płycie, gdzie tam bardziej na tekst było postawione. A słabym skutkiem moim zdaniem akurat. Ale na koncercie strasznie słabo, bo tak pozuje na tych takich punkowych wręcz wykonawców. Mm-hmm. Wiesz, lata po scenie, skacze w ogóle, spada, znowu wchodzi. No to no, ma też urok swój, tak? W sensie już nie mówię o lataniu po scenie i skakaniu, ale często jednak artyści decydują się na dużo bardziej, na cięższe brzmienie koncertowe, surowe może bardziej niż no dobrym przykładem Stonesi też choćby. To prawda. To prawda, ale mi tu nie pasowało właśnie to zachowanie jego w ogóle. A poprzez to jeszcze on jakoś się zasapał w ogóle, umęczył się chłopina i tekst w ogóle ginął, a ja nie lubię jego teksty, chociaż tu mamy problem. No bo, no właśnie. Z tekstami organka, moim zdaniem są dobre. Ale paradoksalnie to nie jest trzecia płyta, o której mieliśmy mówić. Mówić jeszcze o tej? Której? A po o tej, jedna została. No możesz mówić. Ja to powiem. Znowu będzie blues. No, nic nie powiesz. Będzie blues ze Słowacji. Mam płytę w ręce, bo ona jest dość mało znana i zespołu jeszcze nazwy nie pamiętam. Zespół się nazywa Mothers Follow Chairs. Przetłumacz. Matki podążają za krzesłami. Też bym się tak przychylił do tego. Płyta się nazywa All Night Long. Całą noc. Bardzo ładnie. To jest słowacki blues, który... Matki podążają za krzesłami całą noc. Taka nam się jedna spójna całość tworzy. Fajna płyta. Zagranych jest kilkanaście... Standardów, widzę. Tak, plus jedna kompozycja, której nie znam, jest po słowacku. Ale własna? Nie, wiesz, bo... Nie własna. Jakiś legend bluesowych słowackich. No dobrze. Płyta, znaczy, no nie ma się co śmiać, bo my też w Polsce mamy legendę, której nikt nie zna poza Polską. Ona lepiej mówisz. Tak. No też mi się tak wydaje, że w każdym kraju by się znalazło przynajmniej taką jedną legendę, której nikt nie zna. No i ta płyta się broni, wiesz kim się broni? Nie. Panią Petrą Polakową Uwirową. To jest wokalistka? To jest wokalistka zespołu. Ona śpiewa trochę jak Janis Joplin, trochę jak Beth Hart, no coś pomiędzy. To jest Beth Hart, przepraszam. To jest ta pani, co z Bonamassą ostatnie płyty nagrywała. Aha, no dobrze. No tylko ona ma taką fajną cechę, bo wiesz, Joplin cały czas śpiewała na takich tych chrapliwych, tak, rockowych tonach. Nie? Mhm. A tutaj masz i łagodne śpiewanie, i takie ostrzejsze. Bardzo fajna płyta. Muzycy są sprawni, ale w gruncie rzeczy nie przeszkadzają pani wokalistce. Petrze. Pani Petrze, tak. Pan Iwan i pan Paweł nie przeszkadzają pani Petrze. No bije taka klasa z tego nagrania. Mi się to zaczęło podobać. Nie ma takiego efekciarstwa, nie ma wyżyłowanych solówek. Jest po prostu od początku do końca zmierzanie z piosenką i wiesz, eksponowanie pani Petry. Czy nudne jest? Czy nudna jest płyta? Nie, bo jest krótka. Dlatego ja rozumiem ten zarzut. Ona by znudziła, gdyby była dłuższa, ale tu masz taki niedosyt nawet, bym powiedział. Świetna wersja Wang Dang Doodle Willie Dixona. Bardzo fajnie chórki wyszły i niezła Summertime, chociaż to mnie już trochę denerwuje granie Summertime. Rozumiem, ale no tak. To, czy to jest wersja Janis Joplin? No, najbliżej temu do wersji Janis Joplin. Zdecydowanie. No i o tej płycie w zasadzie wiele więcej nie można powiedzieć. No ale w ramach ciekawostki raczej, tak? Nie, ale to polecam też posłuchanie. Ktoś szuka takiego stonowanego bluesa. Takiego bez efekciarstwa, bez jakichś przesadnych emocji, ale takiego, który naprawdę dobrze wchodzi, chciałby się powiedzieć. I w ogóle bardzo ładnie wydana jest, przyznasz. Okładka mi się bardzo podoba. Bardzo ładnie, to może jest przesada, ale przyzwoicie. Estetycznie, takie tak. Fajne, taka malarska ta okładka. No, zamieścimy może. To jest pani Petra, jak sądzę. Tak mi się tak wydaje, bo pani Petra jest w okularach. To jest pani Petra na okładce. Dobrze. Dobrze. Ja się wyczerpałem z płytami. Tak, to ja może o filmach powiem. Ja właściwie chciałem przewrotnie wybrać same filmy polskie, ale to nie był problem, bo z trzech filmów zaplanowanych do wybrania, powiedzmy,
bez problemu znalazłem dwa, które się kwalifikują jakby do najciekawszych, czy najlepszych, to może nie, ale na pewno Nie, najciekawszych. no, trzeba unikać pojęcia najlepsze, bo to tak Tak, jest jakieś. najciekawszych filmów no, zeszłego roku już. No tak. Pierwszym z nich jest nagrodzony w Berlinie film Zjednoczone Stany Miłości i To jest Tomasza Wasilewskiego. polski film. Tak. Mogę tłumaczyć na angielski. Bo ty tłumaczyłeś z angielskiego na polski, mówię na Dobrze, możesz angielski. przetłumaczyć. Ale to mów, to ja się zastanowię, jak to przetłumaczyć. To jest film z akcją przeniesioną w lata 90. na blokowisko w niedużym polskim mieście. Akcja dzieje się zimą. I film opowiada o kobietach, co samo w sobie jest nietypowe, Ciekawe, a nie właściwie co? nie tylko w kinie, ale w kulturze jako takiej. Przedstawienie kobiet? Rzadko kobiety są bohaterami wiodącymi właściwie. To prawda, to prawda. Ale zwłaszcza w filmach, mi się wydaje. Tak. Znaczy, zwłaszcza w amerykańskich filmach mi się wydaje, bo jednak ten stereotyp tam jest. Bo może tak utożsam. Stereotyp macho, można No to prawda. powiedzieć. Może utożsamiasz w ogóle z filmami sensacyjnymi, filmy amerykańskie. Tak. A tam to już w ogóle kobiety Trochę tak uświadczyć, jest. to ciężko. Ja sobie tytuł przetłumaczyłem. Tak? United States of Love. I taki jest tytuł dystrybucyjny też Bardzo się tego cieszę, filmu. że trafnie. Film opowiada, jak sama nazwa wskazuje, o miłości. W Zjednoczonych Stanach miłości. Tak, ale właściwie dominującym stanem jest stan rozpadu tej miłości. No, jest to część składowa. Często. Opowiada film historię czterech kobiet. Każda zmaga się ze swoim uczuciem, tak? I w różnym wieku są kobiety. Nie chcę tutaj szczegółów, może Nie, 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 dużo absolutnie. fabularnych zdradzać, ale rzeczywiście to jest z dużym smakiem to zrealizowane. A kto był reżyserem, jakbyśmy Tomasz to... Wasilewski, Czy mówię. to jest ten autor, reżyser od płynących czy pływających wieżowców? Pełzających? Płynących, chyba tak. Płynących. Płynące wieżowce. Średni film właściwie, płynące Płynące? wieżowce. Moim zdaniem słaby, Ale ale no, ciekawy temat poruszyć. Ciekawy, no. jest w Zjednoczonych Stanach również wątek homoseksualny, tylko poprowadzony w zupełnie inną stronę. Właściwie no jest to miłość lesbijska przede wszystkim, co się rzadko zdarza w kinie również, bo jednak kino o tematyce typowo gejowskiej dominuje Jest w dość tym nurcie. popularne, Tak. można powiedzieć, to prawda. A to widać jakieś podobieństwa między tymi dwoma filmami, czy to dwóch różnych reżyserów jakby? Jakieś podobieństwa widać. Rozumiem. Zresztą główna postać kobieca filmu Płynące wieżowce, która nie była istotna niestety, bo to jednak był film o mężczyznach. No, ta Prawda. sama aktorka wciela się w jedną z ról w tym filmie. Rozumiem. Marta Nieradkiewicz. I Marta Nieradkiewicz również grała w drugim filmie, który wybrałem. O, płynne przejście, to lubimy. W filmie Camper. Ja pomyślę nad angielskim tytułem. Opowiadaj o filmie. To jest również film o miłości, ale to dobrze, bo to wdzięczny temat. No, ale mam wrażenie, że może zwłaszcza w muzyce zbyt często eksploatowany w tych tekstach takich. W filmie ciężko mi się wypowiedzieć. Wiem, że w książkach też to jest zbyt często eksploatowane, no ale no. Zbyt często, to znaczy częściej niż inne tematy. Najczęściej, tak. Bo wydaje mi się, że to jest bardzo nośny temat, w sensie taki, z którym każdy ma do czynienia. W takiej czy innej W formie. takiej czy innej formie, a który nie jest banalny przez jakąś codzienność. Ale przez to, że jest tak często poruszany, to on już się lekko staje banalny. No, tak, no, znaczy miłość jakby bywa banalna już tak. Tak, to prawda. I tak trochę jest w tym filmie, w Kamperze. Film opowiada o historii młodego małżeństwa, Zdarza się. no, które ma problemy, tak? Też się zdarza.
I film właściwie jest studium tych problemów i sposobów ich rozwiązywania, bardzo nieudanych niestety. Ale Tak przez to, też się zdarza. że film jest o miłości i porusza takie sprawy codzienne, to łatwo się z bohaterami utożsamić. I przez to wytwarza się taki specyficzny, emocjonalny związek z bohaterami filmu. I to robi wrażenie po prostu. Finał tego filmu i wszystkie przeżycia, tak? Ani w ogóle nie wydaje ci się, że jeżeli jesteś w stanie utożsamiać się z bohaterem, czy to książkowym, czy filmowym, to od razu, za przeproszeniem, pałasz sympatią i do bohatera, i do książki całej? Czy do filmu? Trochę tak jest, tylko wydaje mi się, że tutaj w filmie to nie jest tak łatwo to osiągnąć, W książce bo łatwiej. wydaje mi się, że akurat Camper jest filmem dość uniwersalnym w tym, że bardzo dużo ludzi jest się w stanie utożsamić z bohaterami filmu. Nie, ale ja mam czasami takie wrażenie, że po prostu na siłę szukasz cech podobnych z bohaterem jakimś filmowym czy książkowym, żeby jakoś poczuć tę Tak, książkę, dzieło. no jest to naturalny, mi się wydaje, proces. No nie wiem, czy prawidłowy, no ale to No, prawidłowy to też jest kwestia prawidłowy jest wtórna. to, co działa, tak? No to prawda. Jak się Kto reżyser nazywa? będzie określał. Oj, to może się zmienić niedługo. No tak, Niedługo może. wszystko będzie określone. Kto jest reżyserem tego filmu? Nie pomnę niestety, ale no, damy znać. Ja też mam problem z tłumaczeniem na angielski tytułu. Tytuł Decyduję jest się po angielsku, na tak się składa. Polish Bass. Nie wiem, czy podoba ci się takie tłumaczenie. Wydaje mi się, że tytuł nie nawiązuje właśnie do autobusu, tudzież samochodu, tylko raczej do sposobu gry w gry komputerowe, w sieciowe gry Dobrze. komputerowe. Tłumaczenia nie zawsze bywają perfekcyjne. No Że tak. przypomnę tylko doktora No w Japonii, jak był przetłumaczony. A jak był? Nie wiesz, jak był doktor No w Japonii Nie, przetłumaczony? niestety. Nie chcemy doktora. Naprawdę. Tłumaczenia bywają różne. Trzeci film. Trzeci. Film francuski, ja tu wieszczę powrót kina francuskiego to ogólnie. By była korzystna tendencja. Czwarta fala już chyba, tak? O, jak nie, Jak nie siódma. dalej. A siódma fala na morzu ponownie najgorsza. Dlaczego siódma? No tak się mówi, że jak fale idą, bo to kłębami idą fale, tak? Że jest seria fal, później jest lekka cisza i znowu, że ta siódma jest najgorsza. Taki przesąd jest marynarski. Aha, przesąd. No No właśnie tak, się no. dziwię. Było dużo z przesądów fajnych marynarskich. Film się nazywa Co przynosi przyszłość? Ale żeś mi dał. No, dobrze, myślę nad tłumaczeniem. Reżyserką jest Mia Hansen-Love. Future. Między innymi autorka filmu Oddychaj, również całkiem dobrego. I film Co przynosi przyszłość opowiada o profesorce filozofii. A dobrze, to mogę przerwać? Proszę. Bo podoba mi się, że mówisz profesorka, a nie profesor. Myślę, że jej też by się podobało akurat. I też mi się podoba, że filozofii akurat, ale to już jest. która no, przeżywa problemy rodzinne. Jak to filozofowie? To znaczy, ona jest w wieku, w kwiecie wieku, jak to się mówi. Czyli. Bo to różnie no, się interpretuje. Koło pięćdziesiątki powiedzmy no, i zostawia ją mąż. Ją? Mąż? Ją mąż zostawia, tak. Każdy filozof ma problemy w życiu rodzinnym. To, co jest w tym filmie fajnie, to film jest jakby trochę pokrzepiający dla inteligentów, bo bohaterka... To mnie nie pokrzepi. Natalii, tak się nazywa. Natalii. Bardzo ładne imię, mi się przypomina Gilbert Beco. Potrafi sobie poradzić w tej sytuacji. W sensie niejako rezygnuje z miłości jako takiej. Dla nauki. Tak, dla swoich, no, trudno to nauką jakby może nazwać, ale dla swoich zainteresowań, tak? I można wysnuć z tego taki ogólno idący wniosek, ale że... Mogę jedno pytanie? Czy ten film się opiera na świecie uniwersyteckim? Tak.
Tak, właściwie tak. To nasz wspólny znajomy Michel Ulebek by tutaj, czy nie wiem jak czytać jego Ja nie nazwisko, znam go, ale. ale znasz, znasz. Ale no dobrze, ja go znam, ale on mnie nie zna. To prawda. Znaczy, nie wiem, ale tak mi się wydaje. Tak, bo on też lubił ten świat. Brzmiałem za ten Tak, świat. ale tu ten no, świat uniwersytecki jest trochę krytykowany, ale to tam on jest jakby tłem dla tej No, historii bardziej rozumiem, niż. rozumiem. Bo no, ta filozofia jakby nie jest w tym najistotniejsza w tym wszystkim, tylko raczej właśnie pasja intelektualna typowo. To dobrze, bo przerzucenie filozofii na ekran wydaje się. Jest takie powiedzenie, że inteligentny człowiek się nigdy nie nudzi. Jest takie powiedzenie. Ja I je często wydaje się, stosuję. że ma właśnie tutaj odzwierciedlenie. I mówię, że to jest takie pokrzepiające, tak? Pokrzepiło cię. No tak, To właściwie. dobrze. Czułeś się pokrzepiony. Jest też takie powiedzenie, Melchior Wańkowicz wymyślił, cukier krzepi. Nie wiem, czy to ma związek jakiś, Nie ma ale raczej. jest w każdym razie. W głównej roli Isabelle Huppert, uznawana za najwybitniejszą francuską aktorkę w tej Iper? chwili. Tak. Była bitwa pod Ipr. To Chyba nie jest to gazów samo. użyto. Znana między innymi z filmu Pianistka Michaela Hanekego, który polecam niniejszym. Michaela? Czy my tak byś czytał to nazwisko? Imię? Tak, to jest Niemiec. Znaczy Austriak. Dzisiaj mam problemy. Zauważyłeś takie, jak coś A ty odczytać, jak byś, wymówić w ogóle. przepraszam, przeczytał? Nie wiem. Michaela bym przeczytał, wiesz, tak na szybko, ale chyba masz rację, że to błąd. Austriakiem jest Haneke. Przetłumaczyłem tytuł w międzyczasie. Tak? What will the future bring? Bardzo ładny. Dziękuję. Nie chciałem ci tego mówić od razu, ale francuski tytuł, oryginalny tytuł, to można by swobodnie przetłumaczyć jako przyszłość po prostu. No ale to czuję się taki trochę no, smutno mi, że mi nie pomogłeś i nie ułatwiłeś zadania, no, ale dobrze, no. Wspomnieć można o kolejnym polskim filmie, Ostatnia rodzina również. Można wspomnieć, bo tak się składa, że ja też widziałem ten film. No to może powiedz kilka słów. Powodem, dla którego widziałem ten film, muszę cię zmartwić, to raczej nie moja pasja filmowa, tylko, no może nie pasja, ale zainteresowanie osobą, a może nie osobą, ale twórczością Beksińskiego, Zdzisława Beksińskiego, tego starego, dla ułatwienia dodajmy, bo to no naprawdę, jeżeli chodzi o polskie, a tak naprawdę i europejskie malarstwo dwudziestowieczne, to ścisła czołówka. Bo to taki, moim zdaniem, łącznik między surrealizmem, a kompletnie abstrakcyjnym, nie? Tym niefiguratywnym malarstwem. Bardzo ciekawy autor, naprawdę. No i film mnie zaskoczył pozytywnie. Znaczy zaskoczył, no. Nie wiedziałem, czego się spodziewać po nim. Słyszałem głosy krytyki, tak zaczniemy przewrotnie od głosów krytyki, że on tak naprawdę nie wyjaśnia, za mało podaje faktów, nie wyjaśnia w jaki sposób. No bo głównym bohaterem jest chyba Tomek Beksiński raczej. Tak, coś mi się wydaje. Dlaczego on się tak zachowywał, nie podaje przyczyn, więc nie jest to wiwisekcja jego charakteru, ale mi się wydaje, że to nie o to chodziło w tym filmie. Tak, też mi się wydaje, że no, to jest taki film sytuacyjny, powiedzmy, który ilustrujący po prostu serię wydarzeń, tak? I pozwalający wyciągać wnioski raczej ogólnoidące Właśnie to niż. miałem powiedzieć, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, że to są Beksińscy. Tak. Zresztą to jest bardzo nośny temat też, powiedzmy, Beksińscy? że tak, trudno by było zepsuć ten film właściwie. No, ale łatwo by go było, wiesz co z nim zrobić? Nie wiem, jak to jednak przedramatyzować. Zbyt Tak, takim efekciarskim tak. zrobić. Tutaj reżyser nazwiskiem. Jan P. Matuszyński. Uniknął tego błędu. To jest ciekawe, bo to debiut w ogóle jest jego. Tak, właśnie miałem mówić, debiut. Udany na Bardzo pewno. udane. No, ale na pewno nie jest to film no, dokumentalny, czy dla ludzi, którzy suchych faktów szukają o Beksińskim. No, dużo ludzi też narzeka na rolę Dawida Ogrodnika, tak? W roli. Tomka Tak. Beksińskiego? A czemu? No, ja też zawsze unikam oceny gry aktorskiej, bo uważam, że Zbyt się nie znam na subiektywne. tym. No tak. Ale wiesz co, idąc tym tropem, to powinniśmy w ogóle wszystkich ocen unikać. No tak, no to ja się nie czuję kompetentny po prostu, a w niektórych dziedzinach się czuję jakoś dziwnie. Dziwnie, tak. Znaczy ja rozumiem ten zarzut, że on był trochę przerysowany, ale no, mi to nie przeszkadzało akurat. To tak Mi prywatne też zupełnie. nie właściwie. Przerysowany był na pewno Wałęsa Więckiewicza.
Był, tak. Dla mnie to był kabaret, to co Więckiewicz zrobił. Ale nie było słychać głosów od samego zainteresowanego. Myślę, że ja już nie chcę nic mówić. Wykazał się klasą. Nie, ale to jest dobry film. I wiesz co, on jeszcze spełnia walor edukacyjny. Co brzmi trochę tak niezbyt... Edukacyjny? Jakoś, dlaczego? No bo ludzie jakby zaczynają się interesować Beksińskim i w ogóle surrealizmem przez ten film. To jest fajne. Mi się podoba na przykład, no ale... No to, tak, no mi też się podoba właściwie. Mamy jeszcze jedno, nie bójmy się słów, dzieło, które jakoś tak na przestrzeni roku obaj konsumowaliśmy namiętnie. Cokolwiek by to miało znaczyć. Jest to najnowsze... Płyta to nie jest, to jest wydawnictwo. Płyta, powiedzmy, album. To jest za mało. Zespołu Koma. Tak, uwielbianego przez nas, to jest powszechnie znany fakt. Powszechnie znany fakt, tak. Ja się przyznaję do tego. Ja też. Ale ta płyta właściwie mogłaby nam się nie podobać, bo jest zupełnie inna od dotychczasowych dokonań zespołu. Zupełnie, to prawda. I wydaje mi się, że jest lepsza. Znaczy jest inna, ale... Jako właśnie album, jako dzieło... jednostkowe. Nie bójmy się słów, jako dzieło. Ale wiesz co, jest inna, ale wydaje mi się, że jakby to jest takie logiczne następstwo poprzednich płyt, że oni od tego zespołu takiego garażowego typu Nirvana, Alice in Chains, jak na pierwszej płycie, no to rozwijali się, aż doszli do takiej formy. Tak, ale no zawsze było te ciągoty jednak widać do treści literackiej, powiedzmy. Treści literackiej, tak. Ale to też jest treść literacka, to jest jedno, ale muzycznie bardzo rozwinęli się, naprawdę. Muzycznie, może wyjaśnimy, jak ktoś nie słuchał, poszli trochę w stronę elektroniki. No, takiej eksperymentalnej muzyki też. Tak. Przyspieszyli tempo bardzo i nie ma tych refrenów wykrzyczanych typowych stadionowych do tej pory. Ale też trochę to brzmienie jest, znaczy mi się wydaje, lżejsze mimo wszystko. Lżejsze, tak, zgadzam się. Chociaż na koncertach album był no tak podany, jeżeli można tak powiedzieć, bardzo takiej rockowej formie, ostrej. Tak, to jest swoją drogą to, o czym mówiłem wcześniej, że zespoły się decydują. Oczywiście. I fajnie brzmi na koncercie, ale uważam, że to jest jednak płyta, której należy w zaciszu domowym znaczy, słuchać. Najlepsze to jest tak przesłuchać tę płytę, przeczytać teksty, przetrawić ją, a później z koncertem skonfrontować. To idealne jest wtedy. Tak myślę. No, polecamy przesłuchanie, ale to właściwie jest dla ludzi o mocnych nerwach, bo płyta jest bardzo długa. I bardzo trudna, też trzeba powiedzieć szczerze. I też nie jest na pewno jak ktoś, znaczy nie wiem, czy są jeszcze takie osoby, które chcą zacząć słuchać Komy. No tak, znaczy to nie wiadomo, być może zespół pójdzie w tą stronę. W tym kierunku. Tak. No ja mam taką nadzieję, bo wydaje mi się, że w tej muzyce takiej ogólnie pojętej metalowej, no to osiągnęli już taki poziom, którego nie są w stanie. Tak zresztą mówią członkowie zespołu, że jakby nie zrobili czegoś zupełnie innego, to by się rozpadli. Tak? No, też mi się tak wydaje. Bo już w tamtych tematach osiągnęli wszystko, co chcieli. I już nawet takie miałem wrażenie, że ten czerwony album, który ja bardzo lubię, ale już on był trochę wtórny, mimo wszystko. Tak, ale on trochę szedł w stronę tego, co słyszymy w tym roku, tak? No, to hipertrofia też szła trochę w tę stronę. Konceptualnie, ale mówię muzycznie, tak. Jednak muzycznie. Czerwony album był podobny w sumie. To prawda, ale można się pokusić o stwierdzenie, że to jest takie zwieńczenie dotychczasowej kariery. Tak, Komu. Tak. Zresztą album powstawał 5 lat. Słychać. No słychać, ale to jest dobre, w sensie nie jest to jakieś zramolone brzmienie, tylko dopracowane tak, po prostu, tak? No w tekstach też słychać, że to jednak dłuższa historia jest opowiedziana. Zespół Koma planuje wydać The Best Of niedługo. Tak. Piotr Roguski sugeruje, że znajdzie się, będzie to pięciopłytowe wydawnictwo The Best Of. Przypomnijmy, że tyle krążków wydała Koma. Tak, znakomity żart. Myślę, że tym żartem możemy zakończyć pierwszy tak. odcinek. Pierwszy odcinek odświeżonego podcastu Duży Pokój, apostrof 17. Czyli cytując znowu Piotra Roguckiego w niezmienionej formie. Pomnażamy treść. I zapraszamy za tydzień. Dziękujemy bardzo.